czyli po raz ostatni. Wydawało mi się całkiem niedawno, bo 4 lata temu przyszliście do tej szkoły i w tej sali witaliśmy Was na progu nauki w szkole gimnazjalnej. Minęły 4 lata i można powiedzieć, że jesteście całkiem innymi ludźmi. Można zaryzykować twierdzenie, że kto inny wszedł do szkoły, a kto inny wychodzi. Jesteście 4 lata starsi, dojrzalsi, przed Wami matura i przed Wami ważne decyzje kluczowe, które może już częściowo podjęliście, co robić dalej. Czy pójść do pracy, czy skierować się na studia, czy gdzieś jeszcze poczekać, wakacje przed nami, a potem się zastanowić. Często młodzi ludzie mają tendencję, tacy jak wy, do wyruszania w szeroki świat. I tu jest taka prawidłowość życiowa, że podobnie jak tylko wytrawny żeglarz rusza na drogę morze, podobnie i wy, taka jest reguła, zanim wyruszycie na to pełne morze, w daleki świat, dobrze jest zacząć na lokalnym rynku. Czyli popatrzcie dookoła i niekoniecznie spotkać się z tymi wielkimi falami i sztormem. Życzę Wam więc właściwych wyborów, żeby te wybory nie okazały się potem troszeczkę zbyt trudnymi dla Was, chociaż poeta mówił, jest siły na zamiary. W wodzie do młodości na przykład. I moi drodzy, w tej konwencji, żeby nasze wspaniale miasto stawało się coraz lepsze, nie było takim miastem, z którego się ucieka, władze naszego miasta przygotowały dla Was pewną propozycję. Jesteśmy po ciągu wizyt firmy Nokia w Wałbrzychu i byliśmy także z panem wicedyrektorem Rosami w tym tygodniu w tej firmie Nokia na spotkaniu takim nawiązującym współpracy. Firma Nokia ma zainicjować w Wałbrzychu początek tak zwanego Smart City, czyli czegoś takiego, co opiera się głównie na technice informatycznej, na czymś, co nieliczne miasta wchodzą. Zarząd tego, w ogóle ten zarząd to centrum sterowania, można tak powiedzieć, tego Smart City będzie w rynku, tam gdzie był kiedyś bank PKO w słynnym budynku pod Kotwicą. Otrzymają młodzi ludzie pracujący w tym Smart City, w tym centrum sterowania, dobre pieniądze, warunki do studiowania i niejako będą osobami inicjującymi właśnie powstanie tego przedsięwzięcia. Także polecam zastanowić się, czy nie jest to dobry wybór zacząć od czegoś, co daje na początek stabilizację i jednocześnie nie wykluczać innych spraw, to nie jest jakaś konieczność, ale może na początek warto nad tym pomysłem zarządu miasta Wałbrzycha się zastanowić. Szanowna dyrekcjo, drodzy wychowawcy i nauczyciele, koleżanki i koledzy, nadeszła chwila, kiedy przyszło nam się pożegnać. Dla nas, absolwentów, jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. Dzisiaj zaczynamy kolejny etap swojego życia, a każdy z nas wybiera własną drogę. Szanowna dyrekcjo, drogie grono pedagogiczne, na Wasze ręce pragnę złożyć w imieniu wszystkich absolwentów płynące z serca podziękowania za 4-letnią współpracę. Były dni lepsze i gorsze, jedynki czy nieodrobione zadania domowe. Pierwsze sukcesy, ale przede wszystkim i porażki. Dziękujemy za chwilę wsparcia, podtrzymania na duchu, a przede wszystkim za mobilizację, która często gdzieś zanikała w nieznanych nikomu okolicznościach. Nasza 4-letnia podróż dobiega końca. Dlatego składamy podziękowania za to, że nauczyliście nas, jak żyć i wykorzystywać własne zdolności. Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla. To nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca. To dopiero koniec początku.
to już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami i wie. Wieczorem i rano. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. Nie ma już nic.